Na piłkarskie emocje zaprasza Coca-Cola, sponsor programu. Pamiętacie swoje powroty z Mundiali, bo widzieliśmy takie e, obrazki, jak Polacy wrócili teraz z Rosji. No oczywiście, że pamiętamy nie. <laughs> raczej. Było, no, było... trochę mniej. <laughs> znaczy, nie była to jakaś, wiesz, chwila euforii, radości. No wiadomo, to już mówiliśmy też, ro... było to rozczarowanie, chociaż naszą postawą na mundialu, tak, ale akurat kibice przyjęli nas bardzo, bardzo sympatycznie. Właśnie pamiętam, że, że po Korei i mówi... Japonii to naprawdę mieliście niezłe przyjęcie, że tam sporo Ale to kibiców teraz też Teraz to jest byli... kilkadziesiąt osób. kilkaset osób, kilka osób było i. I ciepło przyjęli naszą reprezentację. Mimo wszystko, to jest takie u nas sztuczne, że narzekamy na tą reprezentację, a każdy by chciał do nich dojść i przy nich być. Yy, mówią, ale byli słabi i, i tak dalej. A tutaj z drugiej strony ci, którzy tak narzekają, chętnie by poszli do nich i chętnie by poprosili o pomoc. to widziałem takie wpisy. Byliśmy na nich <grym> źli, ale na lotnisku ale, trochę nam przeszło. No, no ale to jest fajne. Uważam, że naprawdę, bo. Przed meczem z Japonią ja miałem nadzieję, że Polska ten mecz wygra, ponieważ rzeczywiście no, to, co om omawialiśmy, to jakie wyciągaliśmy wnioski, było mało w tym pozytywów. I mówię, wystarczy, że, że tak powiem też tego narzekania, że życzę im, żeby wygrali, żebyśmy też mogli powiedzieć coś dobrego. Oni wygrali, tak? Chwała im za to, potrafili się sprężyć. Pamiętasz, to nie jest łatwy mecz ten ostatni, żeby. Po dwóch nieudanych spotkaniach jednak zmobilizować się. I tak miałem nadzieję, że po części kibice również yy, z powrotem zaczną inaczej patrzeć na tą reprezentację. Oni dostali za swoje, naprawdę. Oni są pod taką krytyką nie tylko polskich mediów, ale nasi piłkarze są, można powiedzieć, gwiazdami międzynarodowymi, więc tam i Anglicy, i Niemcy, że wydaje mi się, że my jako, jako kibice, jako ci, którzy dobrze rzeczą tej reprezentacji, już... Powinniśmy dać im wsparcie, tak? bo, bo ile można, oni mają świadomość w wywiadach, w wypowiedziach niejednokrotnie można mówić, że oni mają poczucie olbrzymiego rozczarowania i i wydaje mi się, i mi się to bardzo podobało, że przyszli kibice, że dali im wsparcie, ponieważ oni też się czują bardzo źle z tym wynikiem, oni też są rozczarowani. To, to oni tak naprawdę przede wszystkim w stosunku co do swoich karier mieli jakieś oczekiwania, yy, że ten mundial być może coś zmieni, że ten Mundial coś udowodni, że ten Mundial da im dużo z takiej sportowej satysfakcji, to się nie udało. I jako sportowcy oni są, uważam, w bardzo złych nastrojach, i to naprawdę jest bardzo trudna chwila dla każdego reprezentanta. Jak będziemy teraz z nimi dalej jeszcze jechali, jak będziemy mówili, jacy są, jeśli to już nam nie pomoże. My zaraz we, we wrześniu gramy Kolejne mecze. Uważam, że tak naprawdę powinno też y, budować się już y, coś, co, 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 co pomoże tym chłopakom po prostu wyjść z tego trudnego momentu, bo to nie jest dla nich, to nie są dla nich łatwe chwile. I analizy oczywiście, my mówiliśmy, podkreślaliśmy, jak to wyglądało, wszyscy wiemy. Tak? I to, że będziemy dalej już mówić, że ktoś zawiódł albo, albo ktoś nie, nie w zadaniu, to i tak już nic nie zmieni. Teraz uważam, że na, tak naprawdę, tak jak powiedziałem, ta, 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 ta diagnoza, jeżeli ona będzie, bo jeżeli jej nie będzie, być może wewnątrz drużyny. Boniek powiedział, że wcześniej piłkarze chcieli grać z Obertem, bo, bo strzelał bramki dzisiaj. Niektórym to nie pasuje, co jest dla mnie bardzo dziwne, bo nawet jeżeli tak jest, to chyba jednak powinno to być załatwione na, na forum drużyny. To jest szatnia. Ka każda szatnia ma swoje takie sytuacje, gdzie kibice po prostu... Słuchając tego, nasuwają sobie następne pytania. To dziennikarze, dziennikarze w takim razie, to co, to co nie zagrało, to przestali się lubić, przestali się szanować? Dziwiłbym się, gdyby rzeczywiście tak było, bo gdyby nie Robert Lewandowski, my na tych mistrzostwach byśmy się nie znaleźli. On był królem eliminacji, a to, że, no, tak jak wszyscy zagrał, no, tak jak zagrał, to, to to też nie możemy tutaj, bo to trochę mi się nie podoba, że zaczynamy oceniać jego. Ja akurat dzisiaj, tak przed tutaj wizytą w tym studiu, przeczytałem sobie parę. Informacji, tak stwierdziłem, że tutaj co z kapitanem? Tutaj nie pomógł, to zwala na kolegów i trochę za dużo jest tej krytyki na niego. To, że Niemcy go będą krytykowali, Bild jedzie po nim tak, że w ogóle e, używa sobie niemiłosiernie, Anglicy również, ale to jest nasz reprezentant, to my musimy mu pomóc, bo w, w interesie Anglików ani Niemców nie jest odbudowanie Roberta Lewandowskiego w jego mentalności. On jest twardy facet i wierzę, że sobie na pewno z tym poradzi, ale z drugiej strony chyba trochę zaczyna to już przybierać nie najlepszy obrót, bo oni już dostali za swoje, chyba teraz należy się im już tak generalnie troszeczkę stanować. Ja myślę, że, te emocje. że najgorsze, co by się teraz wydarzyło w naszej reprezentacji, to taka totalna rewolucja, bo to niczemu nie służy. Za piłkarskie emocje dziękuję Coca-Cola, sponsor programu.